Cześć wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na kolejny film i będzie to kolejna część mojej kolekcji, tym razem jak widać zakładki. Ja ten filmik zapowiadałam dwa filmy temu, gdzie opowiadałam Wam o mojej półeczce z mangami, zresztą zapraszam Was do tego filmu bardzo serdecznie, trochę bardziej na luzie tam opowiadam o tym, co się zmieniło na moich półkach, ale teraz myślę, że przechodzimy, bo nie wiem dlaczego, ale filmiki z zakładkami wychodziły mi bardzo długie, bo jest to już moje kolejne podejście. No, w każdym razie ja sobie podzieliłam na kilka kategorii, zresztą jak widać, ale zaczniemy tak czy inaczej od tych tutaj z Love Life. Ja już je kiedyś pokazywałam w filmie, w którym one do mnie przyszły z wszystkimi innymi gadżetami, ale stwierdziłam, że pokażę Wam je również dzisiaj, żeby był to po prostu przegląd wszystkich jakichkolwiek mam zakładek. Więc zaczynamy, one są takie półprzezroczyste i najpierw mam tutaj Hanayo. Kolejna Hanayo. I jeszcze jedna, trzecia, ostatnia. Teraz Honoka. Kotori. Eli. No i ostatnia Honoka. Nie trudno zgadnąć, które są moje ulubione. Dobra, teraz lecimy tutaj trochę w bok i to są takie zakładki randomowe, które kupowałam na konwentach. Pierwsza co prawda jest z Asconu. Byłam na jedynym Asconie, 13 z tego co tutaj widzicie. I to jest jedna taka zakładka, którą mam z konwentu, reklamując konwent. Teraz mam coś, czego nie znam po prostu. Tak to wygląda. Jeśli wiecie, to dajcie mi znać w komentarzach. Będę wdzięczna. Teraz mam Kuroko. Naprawdę śliczna. Teraz jest Oh My Goodness, z tego co wiem. Przynajmniej ona mi to mówi. Teraz zakładka... Nie wiem, czy ta grafika jest z jakiejś serii, czy po prostu z Googli. Ale jeśli z czegoś jest, to też dajcie znać. Następnie mam Madokę, bo moją ulubioną z tych takich randomowych, że tak powiem. I to też nie wiem, z czego jest. Jeśli wiecie, to dajcie mi znać po prostu. Ok, teraz lecimy trochę na dół. I tutaj są zakładki od JPF-u. Pierwsza to jest Hiroki Endo. One akurat są jednostronne. Służąca, przewodnicząca. Teraz mam Another. Atak Tytanów. To mi je. Co prawda nie wiem, czy to się tam czyta, no ale... I Rewolucja według Ludwika. I to są wszystkie zakładki, które mam od JPF-u. No i tak, to ja Wam tutaj mogę pokazać. One są jednostronne. Te były dwustronne, te były półprzezroczyste, więc też ładnie wyglądają z tyłu. Teraz mam takie... których miałam mało, dlatego są na jednym stosiku. I tak, jedna jedyna zakładka, która reklamuje Dango i z drugiej strony komiksiarnię. Następnie mam od Yumegari Grimm's Mangue oraz The Breaker. Ta zakładka jest już bardzo stara, z tego co wiem. I teraz mam dwie zakładki z, od Studia G, czyli Ajin. Ona jest taka sama. No i Lock Horizon. I to były zakładki, które dodawali do preorderów. Więc właśnie te dwie mangi kupiłam w preorderach. A do tego jeszcze był preorder Golden Time i do niego też coś dodawali, ale teraz nie pamiętam co. Chyba przypinkę, tak? Przypinkę oni dodawali. Nie wiem nawet gdzie ją mam. I teraz mam dwa stosiki z... zakładkami od Vaneco, jest ich totalnie najwięcej. Podzieliłam je sobie na te takie laminowane, nie wiem jak to nazwać, te świecące, oraz matowe. Myślę, że tych jest mniej, więc od tych zaczniemy. No i jak widzieliście, pierwsza to Time Killers. Tutaj są śliczne te zakładki, bo są z każdej strony inne. Teraz mamy Istotę Zła. Ostatnio przeczytałam wszystkie jednotomówki, więc wiem już o czym jest. Następnie mamy Pamiętnik Przyszłości.
Uwielbiam tą zakładkę, bo wiecie, można sobie ją tak złapać. Super jest. Teraz mamy, co tutaj mamy? Are you Alice? Dziewczyny z ruin. Też super jednotomówka, więc polecam. Następnie mamy Madokę. Kolejna to Kuroko no Basket. Następnie mamy Wilcze Dzieci. Oraz ostatnia z tych świecących to Horimiya, którą też bardzo lubię. Co prawda mam tylko jeden tom, ale na pewno kupię dalszą część, bo mega mi się podoba. No i teraz przechodzimy do zakładek, których jest najwięcej, więc trochę zejdzie, zanim je pokażę. Pierwsza to Magi. Następnie mamy Sandstone. A teraz mamy Durarare. Następnie Rekwiem Króla Róż. Teraz mamy Przyjaciółki, czyli kolejna jednotomówka, ale ona nie podobała mi się aż tak bardzo. Forest of Lore, czyli kolejna. No, na pewno będę kupować właśnie horrory, bo jest ich bardzo mało u nas. Teraz mam Bakumana. Dragon's Rioting. Nasz cud. Też mi się podoba. I mam chyba 6 tomów, ale jak na razie nie przeczytałam, bo dowiedziałam się właśnie, że bardzo rzadko manga wychodzi w Japonii i że niedługo ją zapewne dogonimy, a potem trzeba będzie długo, długo czekać, więc no stwierdziłam, że nie będę się z tym spieszyć. Teraz mamy Dimension W. Alive. Durarara Saika. Teraz mam No Game, No Life. Też śliczna zakładka, bo można sobie ją tak złapać. Powóz Lorda Bradley'a, która to manga jest dosyć kontrowersyjna, ale no, ale jest odskocznia przynajmniej. Jest coś poważniejszego u nas chociaż. Teraz mam W stronę Lasu Świetlików. Następnie Gdy zapłaczą cykady. Sweet Guilty Love Bites. QQ Sweeper, które też jest cudowne. Następnie Na dzień przed ślubem, czyli dotychczas moja najukochańsza jednotomówka od Waneko i na razie się to nie zmieni. Teraz mamy Wolverina. Relife, czyli coś w całości w kolorze. Owari no Seraph. Teraz mam Tokio Ghoula. Zbliżamy się do końca. Tokio Ghoul Codzienność. Teraz mam Orange. Tu jest reklama pierwszego tomu. A teraz mam najnowszy właśnie Orange. Tak się ułożyły obok siebie.
I ostatnia zakładka, którą posiadam, to Gwiazda spadająca za dnia. Tak. No i to już wszystkie zakładki, które mam. Piszcie, ile wy macie zakładek w waszej kolekcji. Piszcie, które się wam podobają najbardziej. Czy lubicie właśnie bardziej te od Vaneco, czy od JPF-u, których macie więcej. Piszcie to w komentarzach. No i to byłoby wszystko, bo nie chcę przedłużać, bo naprawdę te filmiki poprzednio tak długie mi wychodziły, że ja nie wiem, co ja tam mówiłam na ten temat. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jest to właśnie kolejna część mojej kolekcji, będziemy się zbliżać ku końcowi niedługo, bo zostały jeszcze kalendarzyki, plakaty i takie właśnie rzeczy papierowe, więc to byłoby wszystko, wiecie co pisać w komentarzach. Zapraszam do linków, zapraszam do poprzedniego odcinka z kolekcjami widzów. No, zachęcam, żeby się zapoznać z tą serią, bo naprawdę mam nadzieję, że będzie ciekawa i że trochę więcej i dłużej potrwa. Więc dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia, do widzenia w kolejnych filmach i pa pa!